wasi koledzy i koleżanki. Nie wiecie? Nie piszecie, że się... Część osób wyjechała. A gdzie wyjechali? No, poza Radą. Poza Radą. Poza Radą. No trudno, to opowiecie im, dobrze? W przyszłym tygodniu, jak przyjdą, o jakim to zwierzątku dzisiaj będziemy opowiadać wspólnie. Mam właśnie zagadkę. Przyjrzyjcie się uważnie. Co to za zwierzę? Żyrafa! Ja myślałem, że to jest trudna zagadka. A ty od razu wiedziałaś, że to żyrafa. Brawo! Super! Pięknie! Dokładnie, to jest właśnie, że... No tak, to tak od dołu, bo jest wysoka, to jak się patrzy na nią od dołu, widać po prostu jej brodę. No właśnie. A tak, że żyrafa wygląda z boku. Podoba wam się? No, nie jest taka wysoka, ale przynajmniej ją widać całą. Całą ją widać. Teraz popatrzmy tutaj. Tu mamy porównanie, jak niski jest człowiek w porównaniu z żyrafą. Od 4 do 6 metrów może liczyć sobie żyrafa, a rekordzistą był samiec, który miał 5 metrów 88 cm. Taki wysoki. A tu mamy taką właśnie piękną żyrafę i człowieka. I coś ciekawego wam powiem. W Biblii Jakuba Wójka, jak się ją tą Biblię otworzy, to tam żyrafa nazwana jest wielbłądopark. Ciekawa nazwa, prawda? Dlatego, że niektórzy mówią tak, że ma głowę jak wielbłąd, a cętki jak pantera, jak leopard. Dlatego tak nazwali, wielbłądowa. Podoba wam się ta nazwa? Nie bardzo. Nie bardzo, nie? Taka trochę trudna do zrozumienia. Ale że faktycznie cętki żyrafy mają tak jak właśnie te kwiaty, które są też różne cętki. I teraz wam pokażę tutaj, jak wygląda żyrafa w porównaniu z innymi zwierzętami, które są. Malutkie, prawda? Przy niej. Słoń na przykład przy żyrafie to taki jest. Przedszkolak. Tu jak mówiliśmy jeszcze to wygląda, prawda? Tak, wysoko, to widać po nas wszystkie inne zwierzęta. Ktoś powie, nie, ona stoi na jakimś podejście na pewno. Nie, ona stoi na ziemi. Równy teren. No właśnie. I teraz popatrzcie. Na tym pierwszym slajdzie tam kiedyś żyrafy żyły w Afryce. A teraz zobaczcie, w ilu miejscach żyją. A więc ograniczyła się liczba ich populacji. Niestety. A tu mamy różnego rodzaju cętki żyrafy. 9 różnych wzorów. I tak jak my mamy na naszych palcach linie papilarne, cętki żyraf się nigdy nie powtarzają. Nawet jak jest taki rodzaj, na przykład jak tu, czy tak jak tam, to one są zawsze różne. Każda żyrafa ma indywidualne cętki. I teraz popatrzcie. Żyrafa ma bardzo długi język, ale nie knotkuje. Język ma prawie do 45 cm długości. Pan Jezus tak ją stworzył, że ten język jest dla niej bardzo przydatny w jej spożywaniu pokarmu. Ona tym językiem, można powiedzieć, nieustannie pracuje. 20 godzin na dobę. Dlatego, że śpi tylko 4 godziny. A pozostały czas swojego życia spędza na jedzonku. Jest. No, zaraz zobaczysz zdjęcia. No, raczej żyrafy dbają o linię. I dość długą linię mają. I dbają o tą linię. A więc słuchajcie, jeszcze coś ciekawego. Pan Jezus wyposażył żyrafę w naturalny filtr przeciwsłoneczny i dlatego język żyrafy ma kolor czarno-fioletowy. Ponieważ gdyby był inny, to by się żyrafa mogła poparzyć. Tym słońcem, które operuje w ciągu dnia, by ją mogło poparzyć w jej język, bo ona ciągle ten język używa, żeby jeść, żeby korzystać, prawda? No.
I dzięki temu językowi może te różne smaczne kąski z różnych drzew jeść. Teraz popatrzcie na to zdjęcie. Dlatego, że żyrafa ma taką długą szyję. No są drzewa, które tak jak widzicie są dość wysokie. No nie mają gałęzi na dole, tylko mają na samej górze. Ewolucjoniści mówią, że żyrafy przez wiele tysięcy lat im się ta szyja wydłużała, bo drzewa rosły. I one tak chciały dodać te liście, im się szyje wydłużały, tak? Uczono ewolucjoniści. Ale nie mówcie pani w szkole, bo może wam jedynkę postawić. A więc tu widzimy, jak żyrafa sobie radzi, prawda? I odżywia się najbardziej lubi liście akacji. Z czym wam się kojarzy akacja? Wakacje. Tak, mnie się też kojarzy z wakacjami. Nie wam? Wiecie? Jak słyszę słowo wakacja, brzmi o wakacje. A więc słuchajcie, wakacji, jeżeli chodzi o to drzewo, tam są w tych liściach bogate, zdrowe białko, mają te liście, i wapń, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju. I żyrafa potrafi zjeść takich liści czy innych roślin w ciągu dnia 30 kg. Dużo, prawda? 30 kg. O, i tu mamy taką właśnie scenę, jak żyrafa właśnie, że na swój język sobie wyciąga, żeby tam te listki zagarnąć. Ale to jest ciekawe, że niektóre drzewa mają na swoich gałązkach kolce ostre. I ona teraz tak operuje tym językiem, żeby między tymi kolcami dosięgnąć do pewnych liści, czy do jakichś owoców. Ale czasami się zrani w język. I Pan Jezus tak ją stworzył, że jej ślina zawiera pewne takie związki, które zabezpieczają ją przed zakażeniem. I mimo jakichś zranień, które odniesie przy jedzeniu, to jednak jest zabezpieczone, prawda? I teraz popatrzmy tutaj, jak sobie fajnie języczkiem tam te listki zagarnia. O, to już sporo zjadła, bo mało co tych liści widać, prawda? A więc tak jak wspomniałem, one uwielbiają właśnie akacje. Ale jeszcze jest ciekawego coś, bo na tym drzewie akacja żyją pewne mrówki, które w pewnym sensie zabezpieczają akacje przed intruzami. Ale żyrafa jest taka zwinna, że ona te mrówki swoim językiem po prostu zmiata i może spokojnie sobie jeść. A to zanim ją ugryzą, to ona wszystkie je. Strząsa je po prostu. I żyrafa jest jedynym zwierzęciem, które zrzuca mrówki za pomocą właśnie swojego długiego języka. Wszystkie inne zwierzęta odchodzą, nie chcą się tam do tych liści dotykać. A więc oplata język wokół gałązki i jednym ruchem ściąga z nich wszystkie liście. I teraz ciekawa rzecz. Zagadka. Ile zębów żyrafa ma w górnej szczęce? No, słuchaj. 10. Kto da ile tam jeszcze? To nie ma. No, Dawid ją obdarował większą ilością. No dobrze, kto jeszcze na jakąś odpowiedź? 16, tak. Więc słuchajcie, prawda jest okrutna. Nie ma ani jednego zęba w górnej szczęce swojej. Powstaje pytanie, no to jak to? Za dużo słodyczy jada? Czy co? Czy zęby gubi? Okazuje się, że Pan Bóg ją tak stworzył, że właśnie kiedy przeżuwa do dużej ilości liści, to te dolna szczęka się porusza, a w górnej nie ma żadnych zębów, dlatego że łatwiej jest i pracować językiem, żeby zagarniać liście do swojej paszczy. Gdyby miała zęby, to te zęby u góry by jej przeszkadzały. Mogłaby się ugryźć w język. Tak. A więc w tym momencie ona ma tylko zęby w tej brzuchwie, w tej dolnej szczęce. No ale to jest plus, bo wiecie, nie musi, znaczy chodzi rzadziej do dentysty, prawda? Bo tylko dolne zęby musi ewentualnie naprawić. Tak.
A to jest ciekawy obraz. Co ta żyrafa tam trzyma? Jak myślisz? Grzyby, no? Wiesz, nie może jakaś pieczarka? Nie, akurat nie grzyby. Lis. Też nie. Rybę? Nie. O, to jest trudna zagadka. Słuchajcie, ja też bym nie zgadł. W życiu bym nie zgadł, jakby mnie ktoś zapytał. A więc słuchajcie, aby uzupełnić niedobory minerałów, na przykład wapnia, żyrafa, kiedy znajdzie kości, to te kości przeżuwa, żuje je. Ona ich nie połyka, nie gryzie, ale je przeżuwa i część tego wapnia z tych kości dla siebie bierze. Z siebie, właśnie. A więc żuje znalezione na sowannie kości. O, i tu mamy taką scenę właśnie. Nawet drugi żyrafy? No, możliwe. Mi się wydaje, że nie są tak, aż takie wrażliwe. Znajdzie jakieś kości. Nie wiadomo, czy ja. Raczej tak. Tu mamy ciekawą rzecz. Otóż naczynia krwionośne, jakie ma żyrafa w swojej szyi, mają bardzo elastyczne ścianki. Dzięki temu ta krew może sobie płynąć, ale tam też są specjalne zastawki, które powodują, że ta krew po prostu nie spływa od razu, tylko ona stopniowo. Prawda? A więc Pan Bóg tak ją pięknie stworzył, że ona ma właśnie te elastyczne ścianki i krew może po prostu właściwie dopływać do jej głowy i wracać z powrotem. Teraz pytanie bardzo ważne. Jak myślicie, ile waży serce żyrafy? Które? 15 kg. O, Dawid. 20 kg? 15, no fajnie. Słuchajcie, serce żyrafy waży 11 kg. Ale to i tak jest bardzo duża waga. Prawda? Dlatego, że po prostu jest najcięższe spośród zwierząt lądowych. I serce żyrafy bije 170 razy na minutę. Mocno, prawda? Dlatego, że musi przepompować około 60 litrów krwi w całym jej organizmie. Tu mamy taką żyrafę ze swoim młodym, prawda? I coś na temat płuc. Żyrafa ma ogromne płuca. Gdy wdycha powietrze, ma wciąż w płucach powietrze z poprzedniego oddechu. Duże płuca pozwalają jej, żeby to powietrze po prostu mieszało się bez ryzyka niedotlenienia lub zatrucia dwutlenkowego. Proszę. Czyli może długo oddychać pod wodą? Właśnie, jeżeli chodzi o to pływanie, to w zasadzie trudno znaleźć zdjęcia gdziekolwiek, czy żyrafa na przykład pływa. Niektórzy robili symulacje komputerowe, twierdząc naukowcy, że żyrafa mogłaby pływać, ale takich zdjęć czy takich filmów po prostu nie ma. Chociaż w zasadzie to jak głęboka musiała być woda w tych rzekach w Afryce, żeby ona musiała płynąć. A tak długie nogi. Ona sobie po prostu idzie przez rzekę, przechodzi i tyle. Jak musi, prawda? Ale ciekawe pytanie zadałaś, wiesz? Bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli chodzi o oddech, to żyrafa oddycha 3 razy wolniej niż my. 3 razy wolniej. I dzięki temu jej tchawica, która ma około 3 metrów długości, nie ulega wysuszeniu. Spokojnie oddycha, wolniej. A tu mamy, jak się żyrafa porusza. W jaki sposób się porusza? Kto wie? Ona się porusza inochodem. A ten inochód polega na tym, że co? Że jej prawa noga przednia i tylna noga przednia po prawej stronie jednocześnie się przesuwają do przodu. Dwie prawe, dwie lewe. Tak. A więc po tej samej stronie prawe idą do przodu i lewe idą do przodu. To jest tak zwany inowód. Tak się porusza. Jeżeli chodzi o chodzenie, bo jeżeli tak biegnie, to już jest galop, prawda? 6 km na godzinę potrafi iść, ale może biegać z prędkością do 60 km na godzinę. I wtedy lew nie może jej dogonić, a lew jest największym przeciwnikiem.
czynnikiem, zagrożeniem dla żyrafy, szczególnie dla młodych żyraf. Młode żyrafy po prostu nie mają szans, gdy najczęściej je zjadają, jeżeli im się uda, bo mamy bronią swoich, bardzo mocno kopią, ale jak się uda, no to wtedy młodą żyrafę potrafi zagryźć. I tak jak już wspomniałem, żyrafa śpi 4 godziny tylko. I tu widać właśnie, jak ona sobie radzi, jak się już położy. To ta szyja jest taka dość długa, prawda? Tak ją zabija i na swoim tutaj zadzie kładzie sobie głowę i stara się usnąć na 4 godziny, z czego ten głęboki sen trwa tylko pół godziny. Ale śpi intensywnie, krótko, konkretnie. A to wynika też z tego, że czujność w czasie snu, bo gdyby tak ją lew napadł w czasie snu, no to nie ma szans żadnych. Dlatego żyrafy śpią krócej, intensywniej, prawda? No a tak jak wspomniałem, poza tym 20 godzin to zajmują się zbieraniem pokarmu, jedzeniem. Nie chcę się przesunąć. Coś się zatrzymał. Możesz, Paweł, włączyć dłonią. O, super, dzięki. A tu mamy coś bardzo ciekawego. Mamy tutaj dwa samce, które stoją i przygotowują się do walki. Wygląda, jakby się przytulały. Tak, wygląda, jakby się spotkały i tak po prostu do siebie przytuliły. Ale okazuje się, że wśród samców po prostu dochodzi do pojedynków, o tą dominację w stadzie. I pierwsza jakby faza tej walki to jest popychanie się. Zbliżają się do siebie i próbują się szyjami popychać. Teraz nie działa. Drugie zdjęcie. Tutaj widzicie już bliżej. Widać, że już to coś się zaczyna dziać, prawda? I na kolejnym zdjęciu mamy coś bardzo ciekawego. Otóż na głowie żyrafy posiadają takie wyrostki. Prawda? I to są guzy czaszkowe, które są pokryte skórą. I podczas walki właśnie wykorzystują te guzy czaszkowe do uderzania swojego przeciwnika. Teraz popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tu już widzimy ewidentnie, jak ta żyrafa po prawej stronie, zamachnąwszy się swoją szyją i głową, tymi guzami uderza w szyję tamtej żyrafy. Kiedyś oglądałem filmik w internecie, gdzie pojedynek był bardzo mocny i one się wręcz się raniły tymi guzami. Nie tylko uderzają się po szyjach, ale uderzają się też, kiedy się zamachują gdziekolwiek, w bok, w zad, czy w nogi. A więc to jest bardzo potężna broń, kiedy samce walczą między sobą. Mnie się to nie podoba, powiem Wam szczerze, że one tak walczą ze sobą, tak jakby nie mogły skończyć tylko na tym przepychaniu, prawda? Po co się jeszcze ranić za pomocą właśnie tych guzów? A tu mamy ciekawe zdjęcie. Otóż żyrafy są jedynymi kręgowcami, które w ogóle nie ziewają. Także grupa, o, dobrze. W ogóle nie ziewają. Dlaczego nie ziewają? Dlatego, że głowa żyrafy znajduje się za daleko od guz i za daleko od serca. Ale dla nas ludzi ziewanie jest bardzo dobre, dlatego, że wtedy lepiej się dotlenia organizm. A już czasami dobrze sobie jest ziewnąć, żeby lepiej dotlenić mózg. Prawda? To nie tylko lenistwo, ktoś mówi, ziewa na moim tym. Niech sobie ziewają ludzie, dlatego że lepiej się dotlenia wtedy organizm i więcej człowiek zrozumie. No i popatrzmy na kolejny zjazd. Żyrafa, żeby się napić wody, musi robić takie wygibusy. A to dla niej nie jest takie łatwe, pochylić się w ten sposób. To nie jest pozycja, która jest taką naturalną pozycją dla niej. Musi włożyć sporo wysiłku. Na kolejnym zdjęciu popatrzmy. Jest jak zebry sobie spokojnie piją i jak żyła to musi. Ale również przy wodopoju one piją krótko, dlatego że wtedy mogą być już zaatakowane przez ryby na przykład. A więc żyrafa pije króciutko i jest czujna. Prawda? I popatrzmy na jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj mamy piękne zdjęcie
mama ze swoim dzieckiem. I właśnie żyrafa jest bardzo zwierzęciem łagodnym. Po arabsku nazywa się zerafa. Arabowie mówią na żyrafę zerafa. I to słowo zerafa znaczy miła oraz pełna gracji. Podoba nam się taka nazwa. Rzeczywiście, jak się popatrzę na jej kształt i na jej poruszanie i tak dalej, to rzeczywiście jest pełna gracji. Ale gdy poczuje się zagrożona, no to wtedy, tak jak już wspomniałem, lepiej nie podchodzić pod jej kopyta, ponieważ są bardzo szerokie, około 30 cm. I to jest broń, która po prostu może uśmiercić takiego napastnika, który próbuje atakować żyrafę. A więc Pan Jezus dał jej broń, żeby mogła walczyć, obronić siebie i obronić swoje młode. I jeszcze kolejne zdjęcie. To mamy ptaszka, który siedzi sobie na plecach żyrafy. I co on robi, jak myślicie? Pomaga żyrafie, dlatego że różne muchy, pasożyty dręczą żyrafę. I ten ptaszek nazywa się bąkojat. On po prostu jest takim lekarzem dla niej. I on jej pomaga. Oczyszcza ją z tych wszystkich muszek, jakichś tam innych insektów. I żyrafa jest mu bardzo za to wdzięczna. Prawda? Na kolejnym zdjęciu będzie chyba jeszcze, nie, to jest potrzebne było. A dobrze, bo to kolejne zdjęcie z tym bąkojatem. No i tu mamy już ostatnie zdjęcie. Jeszcze raz mamy mamę i młode, bo właśnie żyrafy są społecznymi zwierzęciami. One żyją w grupach, w stadach i bardzo się troszczą o swoje młode. Chociaż tylko 1/3 młodych żyraf dorasta do wieku dorosłego, ponieważ wszystkie inne giną z powodu tych drapieżników, które polują na nich. A więc jest takie przysłowie afrykańskie, które mówi, że żyrafa potrafi jednym mrugnięciem oczarować świat. No jak popatrzymy na nie, coś jest, prawda, w tych zwierzętach. Piękno, które nasz cudowny Stwórca pokazał, stwarzając właśnie to niezwykłe zwierzę, bo żyrafa jest naprawdę niezwykłym zwierzęciem żyjącym na naszej planecie. Ja czasami pytam, jakie zwierzę by chciały dzieci mieć, jak będą na nowej ziemi. Dzisiaj dla was zapytam. Chcielibyście mieć żyrafę na podwórku? Dwie żyrafy, a słoń. I słonia na przykład. Ale nie afrykańskiego, i bliskiego, bo te afrykańskie są trochę żywe. I słonia też chciałbym mieć. Raz bym jeździł na słoniu, raz bym jeździł na... A koni to oczywiście. Konie to bardzo chciałbym mieć. Bo powiem wam, jak byłem małym dzieckiem, to powiem wam, bardzo lubiłem koniki. Bardzo. Malowałem, rysowałem. I tak się stało, że moja córka, Agatka, ona też bardzo lubi koniki. Nawet poszła i się uczyła jazdy koniki. No mnie nie było to dla mnie niestety. Na moich czasów nie można było się uczyć na konikach tak łatwo. Wujek mnie woził na furmance i czasami jeździłem dwójkiem, ale czasami, jak moim bratem ciotecznym, jak wujka nie było, tośmy wsiadali na konia bez siodła. To było ryzyko, niebezpieczne. Siodło zawsze zabezpiecza. Bardzo wam dziękuję za uwagę, kochani. I pamiętajcie, dzieci, że nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, który stworzył tak piękne zwierzęta, tak pięknie stworzył nas, On chce, żebyśmy szanowali przyrodę, szanowali to, co nas otacza. Dobrze? Super. Dziękuję wam za uwagę.